Moi drodzy, przypuszczam, że po tej pieśni, która była śpiewana, po tekście, który był czytany, no i po tytule kazania, to już nikt nie ma wątpliwości, o czym będzie mowa. Tak, rzeczywiście będziemy mówić o tych burzach, które są w Piśmie Świętym wspomniane, burzach na morzu. No i niektórzy z pewnością już machają ręką, zaczynają ziewać i mówią, tak, to my wiemy, no i zaraz będzie o tych burzach życiowych i że Pan Jezus też te burze zawsze leczy, koi, wszystko będzie w porządku. To, że wszystko będzie w porządku, to ja nie mam wątpliwości co do tego, ale to wcale nie znaczy, że wszystko będzie tak, jak my chcemy. Ale będzie w porządku, to na pewno, ponieważ losy całego świata i losy każdego z nas zależą od Boga i dlatego wszystko będzie w porządku. Ale to nie znaczy, że koniecznie po naszej myśli. No tak też i było wtedy. Chciałbym, żebyśmy otworzyli 8 rozdział Ewangelii Mateusza. No i przenosimy się w czas pierwszej burzy. Oczywiście te historie, które zostały uwiecznione na kartach Ewangelii, my odnosimy do naszych życiowych burz, rozmaitych. Do burz zdarzeń, do burz domysłów, do burz wspomnień, do tych różnych burz, które powstają zarówno na skutek działania okoliczności zewnętrznych, jak i tego wszystkiego, co mamy tu. Czasem nie musi się nic dziać na zewnątrz, ale wystarczy, że dzieje się tutaj i już jest wystarczająca burza, aby wpaść w popłoch. Ale czytajmy, moi drodzy. A więc mamy Ewangelię Mateusza, 8 rozdział i tam od wiersza 23 poczynając znajdujemy następującą relację. A gdy wsiadł do łodzi, poszli za nim uczniowie jego. I oto nawałnica wielka powstała na morzu, tak że fale łódź przykrywały. On zaś spał. On zaś spał. Łatwo jest uczynić zarzut uczniom i powiedzieć, powinni byli nie zwlekać, tylko od razu podejść do Jezusa. Natychmiast rozwiązać problem. Moi drodzy, ja nie chcę takiego zarzutu stawiać, ponieważ to nie zawsze jest takie oczywiste. No, weźmy pod uwagę zwykły dzień. Idziecie do pracy. Wstajecie rano, tam jakaś toaletka, coś na ząb, prawda, i wychodzicie z domu. Oczywiście wcześniej naturalnie modlimy się, powierzamy siebie, całą rodzinę Bogu. Tak, czytamy Słowo Boże i idziemy w wir pracy. Czy możemy w każdej chwili myśleć o Bogu? No naturalnie gorliwcy zaraz powiedzą, tak, powinniśmy w każdej chwili. Nie, to się nie da zrobić. To się nie da zrobić. Owszem, są takie prace, które umożliwiają to. Ale moi drodzy, no jeśli jest kasjerka, prawda, i siedzi w jakimś tam supermarkecie i jest kolejka, prawda, tak jak teraz, prawda, tam kasza, ryż i tak dalej. I ludzie podchodzą i ona bez przerwy kasuje. No, ona nie może wstać i powiedzieć, przepraszam, ale to tyle pracy. Ja bym chciała, żebyśmy się teraz pomodlili tutaj wszyscy, prawda. No gdzie? Nie da się. No, pewnych rzeczy nie da się w taki sposób przeprowadzić. Ona poleciła się rano Bogu. Ona poświęciła w modlitwie siebie i swój dom. Chwała Bogu, dobrze, ale teraz musi mieć skoncentrowany umysł na czym innym. Bo tak po prostu jest, takie jest życie. Bóg nie ma o to pretensji do nas. Albo wyobraźcie sobie, że przyjeżdża ekipa pogotowia. Wypadek na drodze, prawda? No i co? No i wychodzi ekipa i zaczynają nabożeństwo teraz odprawiać nad rannym, prawda? Mówią, och, Panie Boże, to tutaj biedny człowiek, no chory, widzisz, krew się leje, to pomóż, ratuj. Chwileczkę. Oni mają zrobić to, co do nich należy. Bóg nikogo z nas nie zwolnił z tego i nie powiedział, że wystarczy, że się pomodlisz, a ja za ciebie zrobię to, co do ciebie należy. Nie. To my mamy zrobić to, co do nas należy, a Bóg zrobi to, co jest w Jego gestii. Ważne, żebyśmy nie mylili tych rzeczy, pamiętali o tym. Tak też i tutaj, kiedy powstała ta wielka nawałnica, jak czytamy, i fale łódź przykrywały, a Jezus spał, to co oni zaczęli robić? No to, co robią z specjaliści, to oni byli specjalistami od zachowania się na morzu, prawda? Nie Jezus. Jezus był stolarzem, więc co on się mógł na tym znać? Ale to oni chwycili, czy to za wiosła, czy za ster, za liny tam jakieś. Nie wiem, ja się na tym nie znam. Ale przypuszczam, że usiłowali się w jakiś sposób ratować i niejedną już przecież burzę na morzu zaliczyli, więc wiedzieli, jak to się robi. Nie miejmy więc do nich pretensji, że nie budzili Jezusa od razu. Ale to w życiu tak bywa, że zabieramy się do tego, żeby zrobić to, co do nas faktycznie należy. A tutaj spadają następne obowiązki i kolejne. I akcja przyspiesza, i wody wchodzi coraz więcej, i sztorm się nasila, i ciemno. I gdybyśmy po pewnym czasie zapytali tych ludzi, słuchajcie, widzimy, że się tak bardzo męczycie. Powiedzcie, jakie macie potrzeby. Ach, to takie modne teraz, prawda? Kościół to jest instytucja do zaspokajania potrzeb. No już niech będzie, nie będę dyskutował z tym. Gdybyśmy ich spytali, jakie macie potrzeby? No to co oni by powiedzieli? No potrzebujemy może więcej lin. Jeszcze 2 ręce, żeby trzymały tam ster albo umiały nim właściwie poruszać. A jeszcze może ileś tam rąk do wychlupywania tej wody na zewnątrz. No tak. A wystarczyło, teraz powiemy, wystarczyło zbudzić Jezusa. Moi drodzy, to nam się tak dobrze mówi, kiedy czytamy tę historię. I kiedy od początku znamy zakończenie. Albo kiedy wiemy, jak to powinno przebiegać, bo już nam mówiono i niejedno kazanie na ten temat słyszeliśmy. To nam się tak dobrze mówi. Ale pomyślcie teraz o swoim życiu. O tym, że kiedy naprawdę spadają doświadczenia i jedno płynnie przechodzi w drugie i w kolejne, jak łatwo jest się zagubić, no zwyczajnie zagubić i wtedy, kiedy pojawia się problem, z którym wiemy, że powinniśmy sobie dać radę, to zaczynamy z nim walczyć, ale potem następny i kolejny i ani się nie obejrzymy, jak okazuje się, że ktoś śpi. Ktoś śpi w tej historii. No literalnie śpi Jezus, no oczywiście. Ale tak naprawdę my patrzymy na tych biednych ludzi, miotających się z nawałnicą i mówimy, coś się stało, gdzieś się pogubili. Tak naprawdę to oni śpią, a nie on. Prawda? Gdy patrzymy na tę historię, tak od strony duchowej, to mówimy, no coś się stało w zaaferowaniu, w tej całej walce, wśród tych wszystkich spraw, z którymi do tej pory dobrze sobie radzili. Nagle gdzieś zostali uśpieni, zapomnieli o Jezusie. I oczywiście w tym miejscu nie sposób nie zadać pytania, czy my przypadkiem nie popadliśmy w pewnego rodzaju uśpienie. Czy nam nie grozi coś takiego? No, można by o różnych rzeczach tutaj mówić, świadczących o pewnym uśpieniu. Jak na przykład o tym, że pomimo wyraźnych ostrzeżeń i w Biblii, i w pismach Ellen White, nie brak wciąż braci wyznaczających daty powtórnego przyjścia Pana Jezusa. A jeśli już nawet nie wskazują punktowo dnia i godziny, to mówią, że na pewno w ciągu najbliższych tam 5, 10 iluś lat, no i jeszcze to wyliczają z proroctw najrozmaitszych. I kiedy tak czasami docierają do mnie tego rodzaju informacje, że wciąż znajdują się tacy, którzy mają ochotę na tego rodzaju działania, na to, żeby zabłysnąć, żeby przejść do historii. No bo niby czemu tylko Miller i czemu Ellen White, prawda, skoro moje nazwisko też mogłoby być w annałach kościelnych. To myślę, że jest to pewien rodzaj uśpienia duchowego, bo przecież ta kwestia została tak wyraźnie podana w Słowie Bożym, że tu nie ma prawa być żadnych wątpliwości. A wciąż znajdują się ochotnicy do wyznaczania Panu Jezusowi terminu, kiedy powinien się pojawić. Możemy mówić o innych sprawach. Możemy mówić na przykład o braciach, którzy wychodząc naprzeciw potrzebom wielu różnych grzeszników. Mówią, słuchajcie, biedni jesteście, wy grzesznicy, wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale nie martwcie się, Bóg jest dobry, więc Bóg wszystkich nas grzeszników i tak przyjmie. Nie musimy żyć takim życiem bezgrzesznym, tego się nie da zrobić, no któż to potrafi? No i gdy słyszycie taką mowę, to co czujecie? No, czujemy się ukołysani, prawda? I myślimy sobie, ach, no jak błogo, to już nie muszę walczyć z obżarstwem, tam z paroma innymi jeszcze rzeczami, prawda? No bo skoro tak wszystkich Bóg w tym jednym wielkim pociągu do nieba weźmie, no to dobrze, no to fajnie właściwie. Ale przecież my czytamy, że On zjawił się tutaj, aby zbawić lud swój od grzechów Jego, to jest wyraźnie napisane. Zbawić od grzechów, nie w grzechach. Więc skąd dzisiaj tyle przekonania, u niektórych oczywiście, że nie ma możliwości żyć bez grzechu? Oczywiście argument jest prosty, no wszyscy jesteśmy grzesznikami, mamy grzeszną naturę, ale litości, no przecież znamy doskonale z naszej codzienności, z życia ludzi, którzy mają też napiętnowaną naturę, napiętnowaną nałogiem uzależnienia alkoholowego, ale nie piją. Oni sami nawet mówią, jestem alkoholikiem od tylu a tylu lat niepijącym. To co to znaczy? To znaczy, że się da. To znaczy, że można. Każdy z nas przychodzi na świat jako nałogowiec. Nałogowiec grzechu. Ale to moc Boża sprawia, że ty, nałogowiec grzechu, możesz żyć bez grzechu. Możesz przestać grzeszyć. Nie masz takiego pragnienia? Nie męczy cię to, że nieustannie trzeba przychodzić do Boga, przepraszać Go, wstydzić się, prawda? Myśleć, jak On na mnie patrzy, no 28 raz już w tym miesiącu mi się zdarzył ten sam grzech, ale głupio. Może by tak inaczej podejść do tego problemu i powiedzieć, Panie Boże, ja mam już tego dość, zabierz mi to, proszę Cię. Przypominam sobie jednego z moich przyjaciół, który naprawdę kiedyś tak udręczony, serdecznie udręczony tymi różnymi rzeczami, które go nękały, a chodziło między innymi o alkohol, to pewnego wieczora wprost rozpłakał się Panu Bogu w modlitwie i powiedział, Boże, ja mam dość, ja Cię proszę, zabierz mi to, ja nie chcę tego więcej robić. I rano zbudził się wolny i tak jest do dnia dzisiejszego. Więc da się. Moi drodzy, jest jednym z większych zwiedzeń w Kościele Bożym opowiadanie o tym, że my musimy grzeszyć. Nie. Pomimo grzeszności, z którą niestety będziemy się borykać do powtórnego przyjścia Chrystusa, my nie tylko możemy, ale powinniśmy dzięki łasce Bożej przestać grzeszyć. Mamy na to obietnicę w Piśmie Świętym, ale już tu kiedyś o tym mówiłem, więc nie będę tego powtarzał. Ale weźmy inną sprawę, która też w jakiś sposób może być traktowana jako przejaw zaśnięcia. Zaśnięcia wśród walki. A pytacie swoje dzieci, jak one się zachowują w szkole? Czy wy pytacie swoje dzieci, swoje wnuki, co oni robią? Czy oni ściągają, podpowiadają, korzystają z podpowiedzi? Jak oni się zachowują? Bo jak się świat zachowuje, to my wiemy doskonale. W Polsce tego rodzaju praktyki traktowane są jako norma. Ale jak dzieci Boże powinny się zachowywać? Przecież to są zwyczajne kłamstwa. Czy wy mówicie dzieciom o tym? Aby wbrew całemu naciskowi otoczenia miały odwagę powiedzieć nie, nie będę tego robić. No ale jak do tej pory? Przez tyle klas już ściągałem i dawałem ściągać i teraz przestać? No właśnie, może jest najwyższy czas, żeby przestać to robić, żeby można było Jezusowi potem spojrzeć w oczy Mówcie o tym ze swoimi dziećmi. Mówcie też i z tymi biednymi braćmi, uśpionymi na rozszalałym morzu, którzy na przykład odchodzą od abstynencji i mówią, a ja nie jestem uzależniony. Jeden kieliszeczek do obiadu to aż trawienie poprawia, a przecież my poselstwo zdrowia głosimy, więc akurat ręka w rękę. No, biedni, pogubieni bracia. Biedni, którzy śpią na rozszalałym morzu. Może wreszcie jest czas, żeby z tym skończyć. Moi drodzy, wiele takich walk, jakie toczymy w życiu, przegrywamy nie dlatego, że rezygnujemy z walki. Nie. Popatrzcie, oni tam walczyli do końca. Aż do chwili, kiedy wreszcie wrzasnęli, Panie, ratuj, giniemy. To oni walczyli do końca. Tylko przegrywali wśród tej walki. Przegrywali, ponieważ skupiali się na czym? Na problemie, a nie na tym, który daje zwycięstwo. Jak dzisiaj czyta się rozmaitego rodzaju tam książki, wypowiedzi psychologiczne, to wszystko mówi, słuchaj człowieku, ty musisz zidentyfikować problem i musisz się skoncentrować na problemie i wtedy nastąpi rozwiązanie. No Biblia mówi coś zupełnie przeciwnego. Po co się koncentrować na problemie? Skoncentrować się trzeba na zwycięzcy. Jak Jakub zaczął się koncentrować na problemie, a w pewnej chwili jego życia powstał problem utraty przywilejów związanych z pierworództwem, prawda? Utraty przywilejów związanych z błogosławieństwem ojca. No to jak się skoncentrował na problemie, to wiemy, co z tego wyniknęło. To dopiero taki pasztet powstał, że potem lata musiały minąć, żeby to jakoś odkręcić, a i tak pozostały blizny. Moi drodzy, jedziecie samochodem. Żeby samochód jechał, to trzeba tak, ruszać kierownicą, prawda? Ruszać lewarkiem i ruszać pedałami. Tak? No, zgadza się, prawda? Bez tego nie pojedzie. Dobrze. Ale który kierowca patrzy na kierownicę, na lewarek i na pedały? No chyba tylko kobieta, jak ma pierwszą lekcję, bo już na drugiej jej się zabrania. Już się mówi, że nie wolno tam patrzeć. To gdzie ma patrzeć kierowca? No przed siebie. Używa kierownicy, używa pedałów, używa lewarka, ale jeśli chce zajechać do celu, to patrzeć musi na drogę. A my wiemy, kto jest drogą, prawda? Drogą jest Jezus, On to wyraźnie powiedział. Więc jeśli chcemy zajechać do celu, nie wolno się koncentrować na problemie, ale wołać. Powiecie mi, a no to kiedy wołać? Kiedy oni mieli wołać? Ja nie wiem, kiedy oni mieli wołać. W którym momencie? Czy po 15 minutach, odkąd rozszalała się burza, czy po pół godziny? Nie wiem. Wiem, że się pogubili. No, po prostu się człowiekowi zdarza. I w takich sytuacjach, kiedy tracimy poczucie bezsilności i poczucie bezradności, to naprawdę jesteśmy w wielkich opałach. W wielkich opałach, ponieważ pojawia się jeszcze dodatkowy element, wielkie zagrożenie, wypaczenie obrazu Bożego. Gdy sięgniemy do tej samej historii, opisanej przez Marka, to jest Ewangelia Marka, 4 rozdział, to tam znajdujemy pewną kwestię, która tylko przez Marka została podana. Co robią uczniowie, kiedy budzą Jezusa? Ewangelia Marka, 4 rozdział. I tutaj wiersz 38. Czytamy, że on był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego, nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? O, zaraz, co to takiego jest? Co tu słychać? No, pretensje, prawda? Ewidentnie wyartykułowaną pretensję. Gdzie ty jesteś? Dlaczego ty śpisz? Czy ona była uzasadniona? Czy Bóg kiedykolwiek przespał jakąś okazję? Czy ktokolwiek mógłby mu zarzucić, nie dopilnowałeś w moim przypadku tego, takiej pomocy, siakiej, innej? No, nie ma takiej sytuacji, ale popatrzcie, jak ludzie, którzy się pospali duchowo tak naprawdę, którzy się pogubili, jak patrzą na Boga. A to jest Jego wina. Nic się to nie obchodzi, że giniemy. To mamy refleks taki tego, co się stało w raju, prawda? Gdzie okazało się potem po grzechu, że kto był winien całego zajścia? No Bóg, prawda? Z tego, co Adam mówił, co Ewa mówiła, to okazało się, że to Bóg tak naprawdę był winny. I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. I rzekł do nich: bardzo was przepraszam, no trochę zaspałem. Wiem, może odczuwacie pewien dyskomfort. Powinienem był zrobić wszystko, abyście się czuli przy mnie dobrze. Bardzo przepraszam. Obiecuję, że to się więcej nie powtórzy. W ramach rekompensaty zapraszam was na pizzę u Gadareńczyków. Aha, coś się nie zgadza. A nie, to ja z innej księgi wziąłem. Przepraszam, to jest z innej księgi. To z tych różnych książek, które tak usiłują przedstawić chrześcijaństwo dzisiaj. Jezus powiedział: czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to? Jeszcze wiary nie macie? Niektórzy oczekują od Jezusa sielankowego życia. Wręcz spodziewają się, że jeśli zdecydują się za Nim pójść, za Nim opowiedzieć, to otrzymają od Niego wszystko. Zaspokojenie wszelkich potrzeb, poprawy samooceny, powszechnej akceptacji, pomocy w samorealizacji. Co jeszcze? Aha, i wspaniałych relacji. To też taka wiązanka sloganów dzisiejszych. Ale Bóg ma tylko jedną ofertę dla każdego, kto się będzie chciał za Nim opowiedzieć. Tą ofertą jest Jezus. To jest jedyna recepta na powodzenie. To jest jedyna recepta na to, że wszystko ułoży się dobrze, łącznie ze śmiercią. Czyli, że trzeba będzie czasem umrzeć. To Bóg ma jedyną ofertę, ma Jezusa. I w ramach tej jednej oferty mówi: oczekuję od ciebie całkowitego poddania się. Nie przywoływania mnie do siebie w charakterze pomocnika, ale ratownika. Oczekuję, że ty poddasz mi się całkowicie. I wielu otwiera oczy na takie dyktum i mówi: Panie Boże, a może jakaś oferta promocyjna? Nie, nie ma ofert promocyjnych, jest tylko ta jedna, to jest Jezus i nic więcej. Tylko tyle i aż tyle. Wszystko, co Bóg ma, całą swoją miłość. Ale chodźmy do drugiej burzy, moi drodzy. A ta druga burza opisana jest pod koniec 14 rozdziału Ewangelii Mateusza. Otwórzmy 14 rozdział Mateusza. I tu będziemy czytać od wiersza 22. I zaraz wymógł na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuści lud. A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem łódź, miotana przez fale, oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów. Wiatr był przeciwny. A o 4 straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr, odpowiadając mu, rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. No to mamy inną historię, może nie do końca inną, ale pewne elementy się różnią w stosunku do poprzedniej. Tym razem nie ma w łodzi Jezusa. Przedtem spał, a teraz jeszcze gorzej, teraz go w ogóle nie ma. O, powiecie, my znamy doskonale tę sytuację. Kiedy to przychodzi na człowieka utrapienie, potężne utrapienie i wydaje się, że niebo jest nie tylko zamknięte, ale zapieczętowane wręcz, zasznurowane. I kiedy żadnych odpowiedzi na żadne modlitwy, nie ma nic kompletnie. O, tak. Niebo się gdzieś wyniosło. Bóg wcale nierzadko wkracza w ostatniej chwili. Mamy różne przykłady, ja nie będę teraz przywoływał tego z Biblii, ale jest sporo przykładów, kiedy Bóg wkracza w ostatniej chwili, ale na czas. Nie bójcie się, to nie koronawirus, nie zarazicie się. Bóg zawsze przychodzi we właściwym czasie, co nie znaczy, że zawsze spełnia nasze oczekiwania. Ale mamy tutaj osobę Piotra, który uprawia coś w rodzaju duchowej hochsztaplerki. No bo jak Jezus może po wodzie, to czemu nie ja, prawda? Piotr jest gotowy na chodzenie po wodzie. Tak mu się przynajmniej wydaje. Ale czy jest gotowy na cud trwałego zapatrzenia w Jezusa? Bo to jest gwarancja chodzenia po wodzie. Zapatrzenie w Jezusa. No i okazuje się, że nie bardzo, że ta gotowość nie bardzo mu wychodzi. Bo kiedy, jak czytamy, Pan Jezus powiedział, przyjdź. I Piotr wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. To wszystko jest dobrze do tej pory. Ale potem czytamy, że widząc wichurę zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc, Panie, ratuj mnie. No i to też są sytuacje, które doskonale znamy. Kiedy wołamy, Panie, ratuj. I chcielibyśmy chyba, żeby 30 wiersz napisany był troszkę inaczej. A widząc wichurę, zląkł się i wtedy Jezus chwycił go w pół, by nie wpadł w głębinę i zawołał, nie bój się Piotrze, jesteś the best, zawsze będę przy tobie i uratuję cię. Ale tu jest napisane inaczej. Czytamy, że kiedy Piotr zawołał, to Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu, o małowierny, czemu zwątpiłeś? W jednej i w drugiej sytuacji ludzie ocenieni są w ten sam sposób przez Jezusa. Brakuje im wiary. My powiemy, co? Zaraz, brakuje wiary? No może tamtym wtedy, tak, ale tu Piotr chodzi po wodzie. To właśnie przejaw wiary, tak? Jezus to inaczej zakwalifikował. Duchowa hochsztaplerka, nic więcej, ale nie głębia wiary. Moi drodzy, dzisiaj potrzebujemy prawdziwie zaufania do Jezusa, które będzie gotowe przyjąć wszystko, co Jezus postanowi. Nie to wszystko, co nam się zamarzy, ale wszystko, co On postanowi, nawet rzeczy najbardziej niewygodne. To jest prawdziwa głębia wiary. Zamiast przesłodzonej akceptacji, tutaj mamy wyraźne stwierdzenie, małowierny, czemu zwątpiłeś? To, co Piotr uważał za swoją mocną stronę, to Jezus objawił mu jako słabość. Słabość, która omal nie kosztowała go utratę życia. A więc mamy, moi drodzy, pierwszą burzę, w której niby to Jezus śpi, a tak naprawdę pospali się uczniowie. Mamy Jezusa, który ucisza nawałnicę zaraz po tym, jak uczniowie zawołali, jak poprosili o interwencję. I tak się zdarza. Tak się zdarza. Ale mamy drugą burzę. Drugą burzę, w czasie której Jezus jest przy nich. On tam nadzoruje wszystko. Mamy drugą sytuację, w której też burza trwa, ale nie kończy się z chwilą, gdy Piotr przychodzi do Jezusa. Zauważcie, moi drodzy, Piotr przyszedł do Jezusa. Burza trwa. Uczniowie siedzą w łodzi. Piotr zaczyna tonąć, woła. Jezus go wyciąga, burza trwa. I dopiero potem w 32 wierszu czytamy, że gdy weszli do łodzi, wiatr ustał. Jezus przy nich był, ale burza trwała, dopóki nie skończyło się doświadczenie Piotra. Nie wiem, w jakim jesteś stanie dzisiaj, bracie, siostro. Może też toczy się wokół ciebie jakaś burza. Może też nie rozumiesz, dlaczego spotkało cię to albo tamto. Może też uważasz, że to nie powinno było się tak stać. Ja nie mam odpowiedzi, dlaczego doświadczasz takich czy innych utrapień. Ale chcę, abyś dzisiaj spróbował zastanowić się nad jedną kwestią. Być może nie ty zawiniłeś. Być może nie twój styl życia, twoje przemyślenia, postanowienia doprowadziły do burzy, w którą wpadłeś. Ale być może ktoś potrzebuje się jeszcze nawrócić. Być może twoja burza, której doświadczasz, która przyczynia ci tylu nieszczęśliwych chwil, tylu cierpień, być może toczy się z uwagi na kogoś innego, kto potrzebuje zdobyć pewne doświadczenie, kto potrzebuje prawdziwie nauczyć się polegania na Jezusie. Kiedy naród żydowski sprokurował pewnego dnia burzę, a było to krótko po wyjściu z niewoli egipskiej, to skutkiem tego była 40-letnia wędrówka po pustyni. I potrafilibyśmy z pewnością wyliczyć kilka osób, przynajmniej kilka osób, które zmarnowały przez tych ludzi 40 lat swojego życia, wałęsając się tam po pustyni i ucząc się rzeczy, których nie musieli się uczyć, bo oni je umieli. Oni byli dość wyedukowani w wierze. To ta cała pozostała hałastra musiała przez te 40 lat nabywać pewnych doświadczeń. Nie oni. Ale ich to dotknęło. Mojżesz, żeby tylko o nim jednym wspomnieć, stracił 40 lat, by duchowi maruderzy mogli dogonić czołówkę. Jezus zna twoje burze. Zna doskonale. I podobnie jak w przypadku różnych osób, Jezus doświadczał coraz większego ciężaru, na który nie zasługiwał. Doświadczał w swoim życiu burz, których ciężar musiał znosić. Tak, musiał, jeśli chciał wypełnić swoje zadanie. Kiedy więc spadną na ciebie pewne ciężary, kiedy z pozoru będą wydawały się już niemożliwe do zniesienia, niemożliwe do udźwignięcia, to może niekoniecznie dlatego, że jesteś aż tak zły. Jesteś tak samo zły jak ja i wszyscy inni. Ale może właśnie dlatego, żeby kolejny zły zechciał nawrócić się do jedynego, który jest dobry. Amen.